Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie z cyklu Szkice Śląska. W czasie dzisiejszego spotkania poruszymy temat dla śląskiej architektury oczywisty, bowiem będziemy mówić o cegle, jednak o ile jej obecność na ulicach naszego regionu jest powszechna, no i nikogo nie dziwi, to jednak sposób jej wykorzystania w architekturze może do dziś zadziwiać wielu z nas. No w architekturze nie tylko bowiem liczy się to, jakiego materiału użyjemy do budowy, ale również to, jak go wykorzystamy. I prawdziwą sztuką jest odwrócić skojarzenie budulca poprzez formę. No, aby lepiej zrozumieć i przyjrzeć się temu zagadnieniu, spójrzmy na rysunek. Na razie widać tutaj dwa proste szkice ołówkiem, które będą przedstawiać dwie formy właśnie użycia cegły na naszym rodzimym gruncie, czyli tutaj na Śląsku. Pierwszy rysunek, który się pokaże naszym oczom może bardziej wyraźnie, w takim bardzo szybkim szkicu, to będzie zastosowanie cegły w dosyć tradycyjny sposób dla Śląska, czyli w budynkach zazwyczaj wielorodzinnych, które oczywiście kojarzą się z przemysłem, no bo cegła zarówno była stosowana w budynkach przemysłowych, jak i w następstwie tego, czyli w budynkach mieszkalnych, czyli w tak zwanych koloniach, gdzie ceglane budynki tworzyły zwarte zgrupowania obiektów bardzo charakterystycznych, bardzo jednolitych pod względem architektury, czyli tak zwanych familoków. Oczywiście kolonie różnią się między sobą, różnią się nie tylko wielkością, intensywnością zabudowy, ale również formą, bo na przykład inaczej będzie wyglądać kolonia Zgorzelec, inaczej będzie wyglądać całe osiedle Nikiszowiec, gdzie już mamy pełne zaplecze również socjalne dla mieszkańców, właśnie wzniesione również w tymże materiale. No, czy też kolonia chociażby Karol w Rudzie Śląskiej, gdzie te budynki już są nieco bardziej ozdobne. Tam już nawet pojawiają się spływy wolutowe, charakterystyczne dla baroku, które są zaakcentowane w dosyć jasnych kolorach, które, no, można by powiedzieć, tworzą pewien kontrast z cegłą i z jej barwą. No tutaj jeszcze nałożymy może sobie od razu odcień. Wiadomo, że cegła ma swój charakterystyczny kolor, ona nie jest jednolita, nie jest wszędzie taka sama, w wielu miejscach oczywiście pokryta szkodliwą patyną, czyli tak właściwie świadectwem tego, że budynki te mają już bogatą historię. No i oczywiście, że sam teren Śląska jest mocno przemysłowy. Jeszcze jakimś mocniejszym kolorem zaznaczymy sobie już może tutaj otwory drzwiowe, okienne. Oczywiście w budynkach tych cegła była w różny sposób układana, tworzyła swoistego rodzaju wzory, tak jak mówię, czy też gzymsy, czy nadproża okienne formowano w różny sposób. Oczywiście architektura ta jest prosta, ale też dosyć przysadzista. Takie budynki od razu rzucają się w oczy, no chociażby nawet ze względu na swój kolor. No, jak to już pewnie Państwo dokładnie obserwują na ulicach Śląska, gdzie takie osiedla się znajdują, cegła czerwona zazwyczaj jest kontrastowana z obramowaniami okiennymi w kolorze zielonym lub też czerwonym, intensywnej czerwieni, która troszeczkę od tego brązu cegły się odbija. Dokończymy może sobie jeszcze króciutko rysunek, dodamy troszkę białych elementów.
Dodamy też troszeczkę cienia i podkreślimy nieco fakturę całych tych obiektów, które tutaj akurat na rysunku się już ukazują, i ten zarys pewien takiej architektury tworzą. Architektura ceglana no jest dosyć przewidywalna, jest oczywista. Budynki, które na Śląsku są wznoszone w cegle, są ujednolicone, o czym już przed chwileczką wspomniałam. Natomiast istnieje grupa budynków, która zostaje już wzniesiona po okresie wojny. Budynki, które już wznoszone są tak naprawdę w innym duchu, w duchu modernizmu. Modernizm sam w sobie wprowadził oczywiście wiele zmian w architekturze, również w architekturze na Śląsku, ale co ciekawe, sięgano również do materiałów tradycyjnych, zaczerpniętych z tej tradycji. I w tym momencie możemy przejść już do drugiego rysunku, który pokaże nam właśnie zastosowanie cegły, czyli tej cegły, tego samego materiału, który został użyty w familokach, do budowy obiektu modernistycznego. Obiektu, który tak naprawdę jest już wizytówką zupełnie, zupełnie innej architektury. No i można by rzec, że cegła no nie za bardzo pasuje do takich współczesnych stylów, ponieważ ona kojarzy nam się z czymś tradycyjnym, z czymś rodzimym, a tutaj pojawia się nagle w formie zupełnie innej, w formie nowoczesnej. I to, co w tej chwili już tutaj się mniej więcej będzie nam rysować na papierze, to bryła kościoła. Kościoła, który znajduje się tak właściwie w sercu Śląska, a mianowicie w Katowicach na osiedlu Tysiąclecia. No, historia tego kościoła oczywiście jest dosyć ciekawa, pomimo tego, że wydaje się, że im starsze historie, tym ciekawsze, to akurat w architekturze czasami bywa na odwrót wręcz. Kościół bardzo ciekawy pod kątem architektury, która jest no, nieoczywista. Kiedy na niego spojrzymy, to widzimy wijące się spiralne mury, fasady kościoła. Tak właściwie ma to pewien związek z resztą całego założenia, czyli osiedla Tysiąclecia, które no jest jednym chyba z symboli właściwie modernizmu w Polsce, największym osiedlem w Katowicach, jednym z największych w Polsce. Osiedle charakterystyczne ze względu na dosyć kubistyczną architekturę. No i tutaj w opozycji do tego staje nam właśnie ten kościół, dlatego że wszystkie budynki mieszkalne są ujednolicone. Posiadają pasowe, białe balkony. Obiekty są zaaranżowane w bardzo podobnym stylu. Czasami na osiedlu wręcz możemy odnosić wrażenie, że znajdujemy się w tym samym miejscu, mimo że przeszliśmy kawałek dalej. No i kościół w całej tej swojej różnorodności i w tym kontraście nawiązuje jednak nieco do tej architektury osiedla. W samym centrum całego założenia znajdują się tak zwane kukurydze, czyli budynki, które zostały ukształtowane na kształt kolby kukurydzy. No, wzór został zaczerpnięty z Chicago,
I kościół bezpośrednio, czyli właściwie te zwinięte rulony, te ściany krzywoliniowe, nawiązują właśnie swoją formą do tych obłych budynków w kształcie kolby kukurydzy. Oczywiście mamy tutaj też pewną symbolikę. Jeszcze tutaj, zanim może coś o symbolice powiem, pojawi się jeszcze jeden ciekawy element, również obłe zwieńczenie kościoła w formie wieży złożonej, no można by powiedzieć wręcz z serpentyny, tym razem tynkowanej na biało. I co oczywiście może gdzieś nawiązywać do architektury osiedla, dlatego że jest ono niemal białe. Białe są owe wstęgowe balkony, o których już wspominałam. I kościół, jako że cały jest w cegle, to tutaj pojawia się pewien kontrast. No i takie, można by powiedzieć, nieoczywiste, ale bezpośrednie nawiązanie do formy osiedla, no i jego kolorystyki. Jeśli chodzi o symbolikę, o której już zaczęłam nieco mówić, symbolika jest w obiektach sakralnych bardzo istotna. Tutaj miała ona za zadanie uwypuklić pewien majestat, powagę tego miejsca, no i też oczywiście jego ogrom. Budynek z zewnątrz symbolizuje, można by powiedzieć, pewną nieskończoność, ponieważ patrząc na niego z boku, nie wiemy, gdzie dokładnie zaczynają się, a gdzie kończą dane zwinięte rulony muru. Jeśli wejdziemy do wnętrza z kolei kościoła, to już troszeczkę nakreśla nam się pewna oczywistość. Samo wnętrze nakierowuje nas do punktu centralnego, czyli ołtarza, i po bokach tworzą się pewnego rodzaju z tych wyobleń niecki, które pewne fragmenty kościoła podkreślają, takie jak chociażby kaplice czy też ołtarze boczne. Jeśli chodzi o zadaszenie kościoła, tutaj ciekawa jest oczywiście ta historia w architekturze. Często bywa tak, że w czasie budowy napotykamy pewne problemy techniczne. Teren, na którym wzniesiono obiekt, jest dosyć podmokły, stąd też mogły być problemy, chociażby sąsiedztwo Rawy oczywiście, i mogły tutaj wystąpić pewne problemy techniczne. Z tego też względu budynek skrócono o 5 metrów, no i zdecydowano o przykryciu płaskim dachem w formie kratownicy. No więc dach i zadaszenie tego kościoła jest oczywiście kolejnym nieoczywistym elementem, ale wyniknął on z pewnego konstrukcyjnego problemu, czy też takiego, na który architekci oczywiście często natrafiają. I tutaj projektanci Aleksander Franta i Henryk Buszko, bo to oni właśnie są odpowiedzialni za wygląd tego kościoła, no takie kłopoty również mieli. Sam kościół jest oczywiście potężny. Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych. Dlaczego dwa wezwania? Dlatego, że dwa wezwania i dwa tak naprawdę kościoły. Dlatego, że w jednym budynku mamy kościół dolny i kościół górny. Czyli tak właściwie dwa w jednym. No jest to też oczywiście rzadziej spotykane, bardzo osobliwa sytuacja, no ale dzięki temu parafianie mogą korzystać zazwyczaj latem z kościoła górnego, który oczywiście posiada większą kubaturę, a zimą z kościoła dolnego. Nakreślę jeszcze może króciutko fragmenty muru. Oczywiście kościół i obiekt jest potężny, więc my to tylko tu nakreślimy w takim prostym szkicu. I podkreślimy jeszcze jasne schody, które tędy prowadzą. Oczywiście kościół nie tylko
w punkcie wieży jest otoczony właśnie taką białą spiralą, ale ona ten kościół oplata wewnątrz, jak i zewnątrz, z różnych stron i też podkreśla wejścia do tegoż budynku. A więc nie tylko przełom wieku XIX i XX, kiedy to powstają tutaj obiekty architektury, można by powiedzieć, naszej, rodzimej, tradycyjnej, ale również lata 70., lata 80., kiedy w 1979 roku rusza budowa właśnie takiego obiektu, no, na skalę naszego kraju wyjątkowego. To wszystko to jest nasza tożsamość i to wszystko to jest nasze dziedzictwo kulturowe. Jeśli chodzi oczywiście o tradycje w naszym regionie, no to nie tylko architektura, ale również kultura i pewne tradycje społeczeństwa mają tutaj znaczenie. No, tradycje chrześcijańskie oczywiście na Śląsku mają swoje mocne i silne korzenie. Warto tutaj wspomnieć, że początkowo mieszkańcy tego potężnego osiedla Tysiąclecia uczęszczali na msze do parafii świętego Jana i Pawła Męczenników w Katowicach w Dębie. No, parafia ta w szybkim tempie nie mogła pomieścić już nawet w swoich murach tak ogromnej ilości wiernych. Również parafia w Chorzowie Klimzowcu, która część tego osiedla również, można by powiedzieć, obsługiwała, też już, można by powiedzieć, cierpiała z powodu nadmiernej ilości wiernych. No i stąd też powstał pomysł, aby ten kościół wznieść i aby tą tradycję tak właściwie podtrzymać. I ciekawostką jest fakt, że kamień węgielny oraz całą właściwie sprawę tego kościoła poruszył papież Jan Paweł II, kiedy był jeszcze arcybiskupem, a później już jako papież również interweniował tutaj w sprawie budowy kościoła, w sprawie tego, aby tą budowę jak najszybciej realizować, a więc to też jest ciekawy element, takie przypieczętowanie jakże ważnej dla naszego narodu postaci, która miała swój osobisty wkład w to, aby ten kościół powstał. I oczywiście wkład jakże zacny, aczkolwiek też liczy się oczywiście to, co stworzyli mieszkańcy osiedla Tysiąclecia, bo to właśnie oni ten kościół w głównej mierze wznosili, w głównej mierze go finansowali, a więc tak właściwie pracą naszych rąk, mieszkańców Śląska, takie piękne obiekty powstawały. No i jest to też oczywiście powód do dumy. Powód do dumy i radości, że potrafimy stworzyć tak piękną architekturę, która służy tak właściwie do dzisiaj, no i cieszy oko nie tylko wiernych, nie tylko mieszkańców osiedla, ale również znalazła się w wielu poważnych publikacjach. No i myślę, że nawet dziś zdobyłaby wiele nagród z powodu swojej architektury. W czasie dzisiejszego spotkania mieliśmy okazję spojrzeć na cegłę i jej zastosowanie w zupełnie inny sposób. Przekonaliśmy się, że cegła, choć geometryczna, toporna, może nadać lekkości wielu obiektom. No, taka architektura jest również ważnym elementem naszej śląskiej tożsamości, no i świadectwem historii. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie. Do zobaczenia.